1932 roku przez Marię Skłodowską-Curie. I mamy tutaj dwie relacje. Pierwsza pana Antoniego Borowieckiego, który zeznał 11 grudnia 1947 roku przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Wybuch powstania zastał mnie w Instytucie Radowym przy ulicy Wawelskiej 15, gdzie pracowałem w dziale gospodarczym jako furman. 5 sierpnia wśród bezładnej strzelaniny na teren Instytutu Radowego wkroczyły od strony Pola Mokotowskiego oddziały żołnierzy w mundurach niemieckich mówiących po rosyjsku, ale ogólnie mówiono o nich Ukraińcy. W chwili wkroczenia żołnierzy przebywałem w suterenie między chorymi. Żołnierze wydali rozkaz, by wszyscy mogący chodzić opuścili budynki i w ten sposób wyprowadzili z Instytutu Radowego personel lekarski i sanitarny. Słyszałem od żony mej Jadwigi, iż w ogródku Ukraińcy zastrzelili męża chorej za to, iż wyszedł w szeregu. Grupę odprowadzono na Zieleniak. Nie zastosowałem się do rozkazu i pozostałem na terenie Instytutu razem z synem palacza Stefańskim, inżynierem Rzepeckim i kilkoma powstańcami oraz pracownicami Instytutu Radowego, panią Bronisławą Mazurkiewicz, panią Apolonią Kanią, panią Barcikowską i panią Powelską. Po wyprowadzeniu grupy z terenu Instytutu żołnierze rozpoczęli grabież mienia oraz demolowanie urządzeń szpitalnych. Powypijali eter i spirytus denaturowany i napastowali chore. Wieczorem w piwnicy widziałem, jak kilku żołnierzy dokonało gwałtu na chorej przebywającej w szpitalu jeszcze przed powstaniem. Całą noc słyszałem krzyki kobiet. Jeden z żołnierzy zabrał mnie do budynku naukowego, chcąc wepchnąć mnie w płomienie, ale inny mnie obronił. Widziałem w drzwiach budynku wychodzących do ogródka kilka leżących zwłok. 6 sierpnia razem z grupą pozostałych pracowników ukryłem się w przewodzie kominowym kotłowni. Pani Mazurkiewicz i inna pracownica opowiadały mi, iż tego dnia po południu pijani żołnierze wymordowali chorych leżących na parterze, a następnie podpalili materace. Gdy żołnierze opuścili instytut po 20 sierpnia, widziałem na parterze niedopalone zwłoki ze śladami postrzałów w liczbie około 15, a w piwnicy zwłoki dwóch osób również niedopalone. 6 sierpnia Ukraińcy, Rosjanie opuścili Instytut Radowy. W piwnicach pozostało jeszcze 5 chorych, 6 osób z personelu i 2 mężczyzn z ludności cywilnej, jak sądzę, powstańców. Ukraińcy odtąd odwiedzali szpital, grabili resztki mienia, słyszałem też krzyki kobiet. 19 sierpnia przybyli do Instytutu ponownie pod dowództwem niemieckiego oficera i kazali wszystkim opuścić teren. Wyszły teraz wszystkie chore, za wyjątkiem 2 starszych, które pozostały w piwnicy. W tym czasie razem ze Stefańskim ukrywałem się w kotłowni i słyszałem 2 strzały. A 20 sierpnia widziałem w piwnicy niedopalone zwłoki tych chorych. Po wyprowadzeniu grupy kobiet żołnierze podpalili piwnicę Instytutu, aptekę i koksownię. Po 20 sierpnia w ciągu 2 tygodni ukrywając się w kotłowni widziałem, iż przyjeżdżały do Instytutu samochody ciężarowe, przywożąc grupy robotników z ludności cywilnej, które pod eskortą ładowały nawozy urządzenia szpitalne. Wywieźli wtedy około 5 aparatów rentgena. Relacja Bronisławy Mazurkiewicz, która zeznała 22 marca 1946 roku przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Pracowałam od 10 lat jako pielęgniarka w Instytucie Radowym imienia Marii Curie-Słodowskiej. W czasie powstania znajdowałam się jak zwykle w instytucie. Od początku powstania dzielnica była w rękach niemieckich, dochodziły do nas tylko odgłosy walk toczących się w pobliżu. Na terenie naszego instytutu powstańców nie było oraz żadne z walk tu się nie toczyły. Także relacja jedna pana, relacja druga, mówię, i tak jak wspominałem państwu, ja tylko cytuję, co ci państwo przekazywali pod przysięgą przed główną komisją. 5 sierpnia w południe na teren instytutu wtargnęli od strony pola Mokotowskiego żołnierze niemieccy w ilości kilkudziesięciu. Początkowo wpadli do tak zwanego budynku naukowego, który znajdował się od strony pola Mokotowskiego. W budynku tym było około 20 osób, częściowo z personelu, ich rodziny, częściowo osoby, które tam przypadkowo się schroniły. Widziałam z okna budynku szpitalnego, w którym się znajdowałam, jak wszystkich z budynku naukowego wyprowadzono na podwórze. Następnie mężczyzn ustawiono pod ścianą i miano ich rozstrzelać z ustawionych w ich kierunku karabinów maszynowych. Jednak wskutek interwencji jednego z oficerów do tego nie doszło. Wszystkich natomiast mężczyzn, kobiety i dzieci wyprowadzono pod konwojem w
kierunku Zieleniaka. Następnie żołnierze wpadli do gmachu szpitalnego. Byli to wszystko Ukraińcy i wszyscy pijani. W tym czasie ciężko chorzy i ranni znajdowali się na parterze gmachu, zniesieni przez personel. Lżej chorzy zaś i inne siostry znajdujące się w szpitalu w suterenie. Łącznie w szpitalu znajdowało się około 90 chorych, mężczyźni i kobiety. Cały personel lekarski i pomocniczy szpitala z rodzinami oraz kilka osób, które przypadkowo tu się schroniły. Kilkudziesięciu Ukraińców z rozpylaczami wpadło od razu do sutereny, kazali wszystkim podnieść ręce do góry i rozpoczęli brutalną rewizję. Przeszukiwali kieszenie, torebki, zabierali pieniądze, biżuterię, zegarki. Gdy u jednej z chorych znaleziono pierścionek ukryty za podszewką torebki, któryś z Ukraińców już miał ją zastrzelić i tylko na nasze prośby odstąpił od tego zamiaru. Następnie kazali wszystkim zejść na podwórze z podniesionymi rękoma. Ustawiono wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci trójkami. Wszystko to odbywało się niesłychanie brutalnie wśród krzyków, poszturchiwań, bezładnej strzelaniny, a gdy jeden z mężczyzn, brat chorej, stanął nie tak, jak tego żądano, Ukrainiec kazał mu patrzeć się na numer i strzelił mu w głowę z rewolweru, kładąc go trupem na miejscu. Wreszcie jeden z oficerów dał rozkaz: nastawiajcie kulomioty. Jednak inny oficer kazał wszystkim wyjść na ulicę. Wyprowadzono ich w kierunku Zieleniaka. Na terenie szpitala pozostało około 90 chorych mężczyzn i kobiet i 8 osób z personelu szpitala. Teraz rozpoczęła się masowa grabież i rozbijanie dobytku szpitalnego. Ukraińcy demolowali wszystko, co napotkali na drodze. Rozbijali stoły, krzesła, szafy, drzwi, niszczyli narzędzia lekarskie, pozabierali zapakowane walizy chorych i personelu, zapasy żywności ze szpizarni wynieśli, częściowo je zebrali, a częściowo zniszczyli, jak na przykład worki z cukrem rozpruli i wysypali ich zawartość, czy soję z konfiturami tłukli. Rozbili aptekę szpitalną, wypili spirytus, eter, denaturat. Tak działo się przez cały dzień 5 sierpnia i noc następną. My wszyscy siedzieliśmy częściowo na parterze, częściowo w suterenie. W nocy zaczęły się gwałty kobiet. Jedna z pielęgniarek została zgwałcona przez Ukraińca publicznie na korytarzu. Ja sama to widziałam. Inną z pielęgniarek zamknięto w osobnej piwnicy i przez całą noc żołnierze pojedynczo lub jednocześnie po paru tam wchodzili. Słyszałam, jak się wzajemnie nawoływali, by tam pójść i opowiadali swoje wrażenia. Poza tym została publicznie zgwałcona chora, gdy usiłowała się bronić, oficer ukraiński ją zabił. Następnie publicznie przy chorych została zgwałcona jeszcze jedna z sióstr i dwie ciężko chore leżące na podłodze w suterenie. Podpalono wreszcie bibliotekę instytutu. Wpadł wtedy jeden z oficerów i ze słowami „jeszcze nie ma rozkazu” kazał pożar ugasić. W ciągu dnia 6 sierpnia działo się to rano, wciąż przychodzili nowi żołnierze, pili wódkę, robili rewizję, zabierali kosztowniejsze rzeczy, które jeszcze się znalazły. Tego dnia po południu wpadł oficer z rozkazem po rosyjsku. Wszystko zabijać i palić. Pobiegł na parter i tam zaczął strzelać, następnie zabijając jednego z mężczyzn i raniąc paru innych, wpadł do sutereny i zaczął tu strzelać z rewolweru. Jednocześnie zaczęto podpalać budynek szpitalny. Żołnierze zrzucali do okna sutereny kawałki zapalonej, zlanej spirytusem waty. Więc drodzy Państwo, jaka to wojna, jak żołnierze nie walczą przeciwko żołnierzom, tylko mordują niewinnych ludzi, nie słuchają się rozkazów. Także taki Heinz Reinefarth, który był odpowiedzialny za zbrodnie na Woli, udało mu się dożyć szczęśliwie dni na wyspie Sylt jako burmistrz. No cóż zrobić? Tego trzeba o tym mówić, trzeba przedstawiać te relacje, te cytaty świadków, którzy ocaleli, ale zbrodnia to tragiczna. Ja również nie mam wszystkich relacji, nie mam wszystkich świadectw, ale przykład jest taki, jeżeli komuś nie udało się zdjąć obrączki z palca kobiecie, odgryzali, tak? Jak pili eter i denaturat, no ciężko to nazwać ludźmi. Kobiety zgwałcone były potem rozcinane bagnetami od szyi poprzez brzuch. Przejdziemy teraz również cieniem, żeby było chłodniej, grójecką w stronę Banacha. Zapraszam bardzo.